Dzień dobry, serdecznie witam. Żarty się skończyły. Mamy podwyżkę cen gazu o średnio 54%, ale zobaczcie Państwo sami, że te 58% mamy już 77% dla odbiorców gazu, 83% podwyżki ceny w taryfie PGNiG. Urząd Regulacji Energetyki pokazuje dzisiaj różne ważne wykresy i też informuje, że udało się rozłożyć cenę na 3 lata, ponieważ w tym momencie wzrost jest gazu, kontraktów gazowych aż o 176%, a jeżeli chodzi o kwartalny wzrost o 600%. Gaz zdrożał o 600%, jeżeli chodzi rocznie o 176%. Na szczęście udało się podwyżkę ceny gazu rozłożyć na kolejne 3 lata i dlatego on jest tylko o 57%. Na stronie Urzędu Regulacji mamy informację taką: w taryfie W3, czyli w tej, w której my ogrzewamy swoje domy, cena energii dotychczasowa miesięczna była 300 zł, będzie 474. 174 zł więcej będziemy płacić miesięcznie, co stanowi 57%. Przypominam, że kwartalnie cena gazu na świecie wzrosła o 600%. Powiem Wam, co zrobić, żeby mieć w życiu lepiej. I to jest w miarę proste. Tak wygląda mój rachunek za gaz za październik, listopad, za jeden miesiąc od 28 października do 27 listopada. Zapłaciłem 200 zł za ten gaz. Tu są podane stawki w kilowatogodzinach i 1 metr sześcienny gazu generuje 11 kilowatogodzin energii elektrycznej. Ja zużyłem 991 kilowatogodzin energii elektrycznej. Będzie też konkurs, nie mój co prawda, ale można wygrać pompę ciepła wartą 30 tysięcy złotych. Także zachęcam do zostania do końca. Powiem, jak to zrobić, jak tą pompę wygrać, bo warto, bo będę mówił Wam, że warto naprawdę uciekać z gazu i iść w kierunku pomp ciepła, a dokładnie fotowoltaiki. Prowadzę statystykę zużycia gazu od wielu, wielu lat, kwartalnie. To jest moje zużycie w metrach sześciennych gazu. W tym roku grudzień jest na żółto, ponieważ się jeszcze nie skończył. Prawdopodobnie zużyję 977 metrów sześciennych gazu, ale zauważcie, że do 2016 roku zużywałem 1300, 1600, 1500. W 2016 roku założyłem sobie fotowoltaikę i częściowo dogrzewam dom energią elektryczną. Oszczędność jest o 60%, czyli 60% więcej zużywałem gazu niż zużywam teraz. Tak wygląda moje finansowe podsumowanie, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania gazem. W tym roku to będzie 1900 zł, było 1800, 2700, 3200 w 2015, 3000 w 2014. A teraz pomyślcie sobie, że do tych cen ja musiałbym zwiększyć opłatę o 83%. Jak nie wierzycie, to zobaczcie sobie. 58% to jest. W nowej taryfie BGNiG cena gazu są wyższe o około 83%. To jest tak wszystko pokazywane dzisiaj, że tak naprawdę trudno jest dokładne wartości wyłapać. Ja je wyłapałem wcześniej, wpisałem sobie w Excel, a potem, bo między innymi w pierwszym kwartale rząd obniża VAT z 23% na 8%, wprowadza ochronę dla najbiedniejszych. I dzięki temu te podwyżki cen energii elektrycznej, gazu są tak wymieszane, że my do końca potem nie wiemy, czy te wzrosty o 176%, o 600%, 83%, 77% i tak dalej, tylko o 9 zł, tytuł jest o 9 zł, z czego to się bierze? My się trzymamy teraz, że w przypadku PGNiG-u cena gazu wzrosła o 83%. Jest to na ogół na stronie ure.gov.pl. Wracamy do tego Excela.
Pozwoliłem sobie te dane przepisać tabelkę. Zobaczcie, przed fotowoltaiką zużywałem średnio 1456 m3 gazu na cele grzewcze w domu. 160 m2 dom, 2 plus 2 domownicy. 11,134 kWh z metra sześciennego gazu, czyli zużywałem 16 211 kWh energii gazowej. Tak ją nazywam, żebyśmy odróżniali ją od energii elektrycznej. Było 18 groszy za 1 kWh. Tu wracamy szybciutko do mojej faktury. Cena netto 10 groszy plus 3 grosze plus podatek VAT. Daje nam dokładnie tą wartość 18 groszy, czyli zapłaciłem ja za ogrzewanie 2903 zł. Będzie plus 83%, 33 grosze, będę płacił 5318. To są wartości, kiedy jeszcze nie dogrzewałem się prądem. Teraz, jeżeli wy dokupicie sobie teraz fotowoltaikę, zainwestujecie w nią i uruchomicie ją przed 1 kwietnia 2022, to po pierwsze zaoszczędzicie pieniądze, które macie na lokacie, które zostaną Wam zjedzone, ponieważ oprocentowanie lokat to jest teraz 0%, a inflacja w samym 2021 roku oficjalnie 9%, czyli 9% wartości Wasze pieniądze już straciły, leżąc na koncie w banku. Zabezpieczycie się przed wzrostami cen energii elektrycznej w kolejnych latach. Kupicie sobie pompę ciepła lub ją wygracie w konkursie. Będziecie mogli oszczędzać 5 tysięcy dodatkowo rocznie, jeżeli chodzi o ogrzewanie gazem. Dzisiaj jeden widz mi napisał, że on zużywał 150 zł miesięcznie na prąd, czyli rocznie jest to 1800 zł, czyli można powiedzieć, że zużywał 2700 kWh i musi zapłacić 30 tysięcy za fotowoltaikę. Nie, tutaj on potrzebuje 3,5 kWh, ponieważ produkujemy 1000 kWh z 1 kW w piku, przepraszam, kWp. Produkujemy 1000 kWh z 1 kilowata w piku, czyli jego produkcja będzie w tym momencie 3,5 tysiąca kWh rocznie. To mu pokryje jego zapotrzebowanie. Ta ilość energii razy 4000, 14 tysięcy złotych. To się równa, to dzielone przez to 7,5 roku zwrot inwestycji. Przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej, przy dzisiejszych cenach fotowoltaiki. Jeżeli tego nie zrozumieliście, nie szkodzi, na moim kanale bardzo często to powtarzam. Teraz to liczyłem przy Was, żebyście zobaczyli, jak to łatwo liczyć. Ten widz napisał, mamy takie zapotrzebowanie, w związku z tym potrzebuje nie 3, a 10 kWp. Tak, ja mam też potrzebę jechania do pracy samochodem, ale nie stać mi na kupienie autobusu. Tylko po co mi autobus? Prawda? Wystarczy mi samochód jednoosobowy albo motocykl. To samo tutaj. W tym przypadku, jeżeli zużywasz 150 zł w prądzie, tyle za prąd płacisz miesięcznie, to wystarczy Ci 3,5 kW w piku instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli byś zużywał 600 zł, to potrzebowałbyś automatycznie 4 razy więcej. A nie, że zużywam bardzo mało, ale potrzebuję ogromną instalację fotowoltaiczną. Także pamiętajcie o tym, bo 83% to jest w tym momencie podwyżka ceny energii, ale jak pamiętacie z tego wykresu, wzrost o prawie 600%, ale udało się dzięki ustawie podnieść, rozłożyć tą podwyżkę na 3 lata, ale ta podwyżka w kolejnych latach też będzie i będziemy ciągle ją rozkładać, dodawać nową wartość. Wracamy do mega konkursu. Na kanale Pompa Ciepła IPV 10 października 2021, czyli już chwilę temu, został ogłoszony mega konkurs. Nagrodą jest pompa ciepła za 35 tysięcy złotych. W oparciu o taką szafę Easy Fast, zgłoście się do nas. Dokładnie przygotujemy informacje już, na jaki adres mailowy, w jaki sposób, jeśli się będzie jakiś konkurs. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony takim właśnie zestawem. Szafa Easy Fast razem z jednostką zewnętrzną.
Pamiętajcie, firma EasyFast robi naprawdę bardzo dobre szafy wielkości lodówki. Znam tą firmę, znam jej prezesa, rozmawiałem z nimi. To są naprawdę bardzo poważni ludzie i warto też skorzystać z ich strony, wejść na ich kanał internetowy, YouTube'owy, internetowy i zobaczyć, jeżeli nie wygracie, to może warto kupić sobie coś takiego. Bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału, bardzo proszę o lajki, to jest dla mnie bardzo ważne i zapraszam Was, jeżeli macie taką ochotę, o postawienie mi kawy za 3 zł. Jest Patronite, można postawić mi kawę za 3 zł, wtedy wiem, że mnie cenicie i wiem, że to co robię, robię dobrze, robię dla Was. Serdecznie dziękuję za uwagę, do usłyszenia.